Jest godzina 8:26, to jest program Michał Rachoń. Jedziemy, przypomnijmy, z nami są Aleksandra Prorok, jest z nami Marian Kowalski, jest z nami Cezary Gmyz. Szanowni Państwo, no to chciałem jeszcze poprosić Was o komentarz. My będziemy dzisiaj z naszymi dziennikarzami w Berlinie, będziemy przyglądać się temu, co dzieje się w Berlinie, to pewnie za chwil kilka, ale chciałem poprosić Was jeszcze o komentarz do tego, co wynika z dokumentów, które pokazywaliśmy na samym początku naszego programu. Z analiz, które przeprowadzają naukowcy, wynika zupełnie jasno, że przeprowadzenie całej tej zielonej rewolucji w przestrzeni gospodarczej, w tym w przestrzeni rolniczej, doprowadzi do zakwestionowania w ogóle sensu istnienia w Polsce rolnictwa. No, jeśli w tym raporcie jest napisane, że podwyżka i spowodowanie tego całego wzrostu cen i kosztów funkcjonowania nie tylko zwiększy poziom cen, ale postawi pod znakiem zapytania możliwość i opłacalność tych działań, no to mamy do czynienia chyba z jakimś istotnym problemem. A jednocześnie autorzy raportu w 2021 roku pisali, że utrzymanie tego w ogóle wymagałoby wsparcia od Unii Europejskiej i wsparcia od państwa polskiego dla polskiego sektora rolnego. No chyba to, co widzimy w tej chwili, jest dokładnie odwrotnym działaniem. No, Unia Europejska robi wszystko, żeby te sprawy pogłębić, a nie żeby polskie rolnictwo wspomóc. Podobnie jest, mam takie wrażenie, z polskim rządem, Cezary Gmyz. No, rzeczywiście tak jest, dlatego że polski rolnik startuje z zupełnie innego poziomu niż rolnik niemiecki, a mianowicie na przykład jeżeli chodzi o nawozy. My zużywamy dwukrotnie mniej nawozów niż rolnicy niemieccy. Nasi rolnicy po prostu nie stać ich na taką ilość nawozów, jaką sypią Niemcy, a propozycja ograniczenia nawożenia spowoduje, że polscy rolnicy de facto nie będą mogli w ogóle prawie nawozić. To samo dotyczy środków ochrony roślin, które my też nie używamy w takich ilości jak Niemcy czy Francuzi. Też ograniczenie stosowania tego spowoduje, że będziemy w sytuacji dużo gorszej niż Niemcy czy Francuzi. Chociaż też oczywiście dotknie to rolników na zachodzie Europy, dlatego że oni też będą musieli po prostu zmniejszyć produkcję, a to de facto doprowadzi do wzrostu cen żywności i będzie się odbijało na kieszeni każdego podatnika, każdego człowieka, który idzie i robi zakupy. Tutaj tak naprawdę jedyną nadzieją są zmiany, które mogą nastąpić w Unii Europejskiej po eurowyborach, dlatego że wszystko wskazuje, że te eurowybory zostaną wygrane przez ugrupowania konserwatywne i miejmy nadzieję, że wówczas zdrowy rozsądek również w zarządzaniu rolnictwem dojdzie do głosu, ponieważ w dużej mierze te partie, które są partiami konserwatywnymi, to są partie, które patrzą na Zielony Ład zupełnie inaczej i zwracają uwagę, że to doprowadzi do ruiny nie tylko rolników, bo to przecież są rozwiązania dotyczące nie tylko rolnictwa. Jeżeli popatrzymy, co zostało przyjęte w ubiegłym tygodniu, a mianowicie dyrektywa renaturyzacyjna, która ma tak naprawdę zamienić Polskę i wiele innych krajów w skansen, dlatego że mówi się o tym, że będą przywracane mokradła. One oczywiście odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie, ale to de facto zatrzyma na przykład budowę, odbudowę żeglugi na Odrze czy na Wiśle, dlatego że w tych miejscach, w których ta żegluga mogłaby być prowadzona, rzeki będą renaturyzowane, co tak naprawdę doprowadzi do zabicia tych rzek. Każdy, kto podróżuje tymi rzekami, ja jestem jedną z nielicznych osób, no widzi, że po prostu sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza. Mieliśmy do czynienia z zakwitem złotych alg, które nigdy by nie zakwitły, gdyby Odra była rzeką żeglowną, dlatego że te barki, które pływają przez wody, po prostu śruby pracują i natleniają wodę i jednocześnie ta woda musi być dostatecznie głęboka, czyli no, powinno się dokonać kaskadyzacji Odry czy Wisły, tak żeby tą rzekę po prostu pogłębić, żeby ona niosła więcej wody, wobec czego oczywiście ona też będzie więcej tlenu dla ryby niosła i takie rzeczy jak wykwit złotych alg nie nastąpią, no, ale jak się wszystko wskazuje, ekolodzy tak naprawdę, tak zwani ekolodzy, bo oni działają przeciwko przyrodzie, bo każdy, kto obserwuje, co się dzieje z naszymi rzekami, obserwuje od lat, że one się poszerzają i wypłycają, a to oznacza, że zamiera w nich życie.
Cezary Gmyz wie, co mówi, bo swoją barką pływa, nie wiem, czy tylko po Wiśle, chyba nie tylko po Wiśle, ale w każdym razie raz miałem przyjemność na tej barce pływać. To jest prawdziwa barka i ona naprawdę pływa po rzece i naprawdę rzeka z perspektywy takiego obiektu pływającego wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, niezwykle majestatycznie. Czesław Siekierski, minister rolnictwa, na temat Zielonego Ładu, a przypomnijmy, to jest polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, czyli stronnictwa, które odwołuje się do dziedzictwa polskiego rolnictwa. Właśnie na temat Zielonego Ładu wypowiedział następujące słowa. Myśmy zostawili ten ład po tych uwagach, po tych naszych postulatach, które zostały w większości przyjęte w komisji w bardzo szczątkowej formie. Więc w zasadzie problemu nie ma. To przeciwko czemu ci wszyscy ludzie protestują, Marian Kowalski? No, pan minister wywodzi się ze środowiska ZSL-u. To taki beton komunistyczny mający za zadanie trzymać polskich rolników za pysk w czasach komuny. I to cały czas oni to robią, bo to są takie dynastie tych pseudoludowców. Niektórzy nawet bredzą, że nawiązują tej tradycji jeszcze Witosa, Mikołajczyka, tylko przypomnę, że Mikołajczyka to oni załatwili, no, musiał wiać z tego raju komunistycznego. I to towarzystwo ZSL-owskie to jest wieczna przystawka wszystkich, zwłaszcza tych, którzy chcą szkodzić Polski i z tego żyją. Ale powiedzmy tak, ten ZSL nie ma nic do gadania. Oni będą zawsze robili to, co im każe premier, który ich wziął do rządu. Czyli tak jak teraz Tusk, przedtem pamiętają państwo, że zarządzali z SLD razem. Z prawicą żadną to oni nie chcieli mieć nigdy nic wspólnego. To są takie wieczne przystawki. Wykonują tylko rozkazy i z tego żyją, bo dostają urzędy i fuchy. Natomiast cała ten interes Zielonego Ładu, tak bezczelnie wprowadzany, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii, no to kto to robi? No, ta grupa trzymająca władzę w Unii, kto to jest? No to są rozmaici spinelliści, wyznawcy komunisty Spinellego, tak, czyli Europa, świat bez granic, Gramsciści, tego kolejnego komunisty włoskiego, który opowiadał, że trzeba ludziom zryć berety, a nie tam odbierać środki produkcji. No to wszystko są marksiści, a Marks co mówił? No trzeba odebrać właśnie środki produkcji, przejąć. Wtedy ludzie stracą władzę. To stworzenie społeczeństwa niewolniczego. Opowiadali, że to ziemia dla chłopów, fabryki dla robotników, ale jak doszli do władzy, no to państwo było, czyli ich aparat był właścicielem, a nie żadni chłopi, no bo to reforma rolna, potem kolektywizacja, a robotnicy w fabrykach mieli tyle do gadania, co wiedzą państwo, no inaczej Solidarność by nie powstała. I o co to chodzi? To, o czym mówiłem w ostatnim programie do telewizji Republika. Rolnicy w Europie to ostatnia grupa społeczna, która posiada realną własność. Ziemię, potrafią z tej ziemi żyć, potrafią dawać innym pożytek, bo karmią, żywią i bronią. Więc żeby zapanować nad wszystkimi już grupami społecznymi w Europie, no to trzeba wpędzić tych rolników w długi, w kredyty, w głupie przepisy, zrobić z nich parobków, którzy ewentualnie będą pracować na niegdyś swojej ziemi. Trzeba ich zniszczyć jako wolnych ludzi, bo ci mieszczuchy, tak jak no, ci z wielkich miast, którzy mają być elitą Europy, co mają? Apartament na kredyt do końca życia będą spłacać. Nikt nie kupuje za gotówkę, przecież teraz mieszkania. Praca u kogoś, przecież właścicielem firmy własnej to jest niewielki odsetek mieszkańców dużego miasta. Robią u kogoś, czyli łatwo ich tutaj uzależnić. No wylecisz z roboty, jak będziesz podskakiwał. Widzą państwo, jak oni głosują, jak się przeniosą do dużego miasta, pracują w korporacji. Głosują tak, jak ich pan pracodawca im każe i w tym stadzie bezwolnych takich się poruszają. Czyli miasto nie ma niczego. Nawet jak ktoś ma firmę... Nie dodajesz jeszcze samochodów, które również są w większości... Rachunkami za prąd. Tego piekarza, ciastkarza i tak dalej. Dopóki nie zrozumiemy, że to cały czas się wprowadza lewacki proceder zamienienia ludzi w niewolników, pozbawienia własności, a ten Zielony Ład to jest jedna z metod tego.
No cóż, własność, a ja bym dodał do tego, choć to może niektórym wydawać się zupełnie absurdalne i oderwane od rzeczywistości, jest jakiś powód, dla którego kiedy spotkali się przedstawiciele europejskich elit, nie tak dawno temu na spotkaniu w budynku, który niegdyś był katedrą, to właśnie przed tym budynkiem chińscy komuniści postawili i sfinansowali pomnik Karola Marksa, który został tam przywieziony właśnie do tych ludzi, którzy tworzą nową ideologię Unii Europejskiej. Ideologii, która nie odwołuje się bezpośrednio oczywiście do Karola Marksa, nie odwołuje się bezpośrednio do marksizmu, absolutnie nie odwołuje się bezpośrednio do komunizmu, ale jeśli poszukać punktów wspólnych, no to kwestia podejścia do własności właśnie, o której mówił przed chwilą Marian Kowalski, jest co najmniej zastanawiająca. Republika teraz, wracamy za parę chwil. Proszę pamiętać o naszym YouTubie, o kliknięciach w nasz serwis i proszę pamiętać o wsparciu telewizji Republika. Można to robić bezpośrednio. Numery kont podawane są na naszych belkach, podawane są na naszej antenie, podawane są na naszych stronach internetowych. Telewizja Republika jest niezależna od polityków. Nikt nie wydaje nam poleceń, co można, czego nie można realizować w naszej telewizji. Nikt z polityków nie ma takiej władzy. Nie jesteśmy zależni od wielkich korporacji, od wielkiego biznesu, ale jesteśmy zależni od państwa i od państwa wsparcia. W związku z czym bardzo prosimy o wsparcie Telewizji Republika. Tylko dzięki państwu możemy się rozwijać i możemy wprowadzać nowe programy, na przykład realizować nasze serwisy informacyjne, które w tej chwili już w zasadzie częściej niż co pół godziny pojawiają się na naszej antenie. I również w ten sposób mogliśmy stworzyć nowy nasz program, który o godzinie 22:30 podsumowuje wszystkie najważniejsze informacje z całego dnia. My nie chcemy być tylko i wyłącznie telewizją zajmującą się publicystyką. Chcemy informować państwa o tym, co dzieje się na świecie. Dzięki temu możemy wysyłać naszych reporterów w miejsca, gdzie dzieją się istotne rzeczy i dzięki temu możemy rozwijać stację. Ale to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki państwa wsparciu. Dlatego o nie prosimy. Republika teraz.